w czasie mszy świętej normalnie spełnia te funkcje, te gesty i tak dalej. To się tak specjalnie tak nie różni. Widać było duże skupienie, ale gdy później już to było dziękczynienie po komunii świętej, to wtedy już zdawałoby się jakby w innym świecie, już nie miał tego kontaktu, przymknął tylko oczy, widać najwyżej szepta jakieś modlitwy, jakieś akty szelice, to już było niewidoczne, ale tak już nie widział się to, co się koło niego dzieje, tylko on i Chrystus, którego adorował po przyjęciu komunii świętej. To było wspaniały wzór, przykład dla nas wszystkich, żeśmy tak obserwowali.